Początek ery wynalazków. Pierwszym wynalazkiem człowieka były ostre krzemienie, których ludzie używali początkowo bez żadnych modyfikacji, a z czasem zaczęli je świadomie kształtować. Praktyka ta sięga samych początków ludzkości. Uważa się, że narzędzia kamienne odkryte w 1969 roku w Kenii liczą 2 600 000 lat. Człowieka tego okresu określa się już jako Homo habilis, człowiek zręczny. W paleolicie pojawiło się wiele typów narzędzi z kamienia różniących się między sobą zarówno wielkością, jak i sposobem wykonania. Były to narzędzia rdzeniowe, odłupkowe i wiórowe. Narzędzia rdzeniowe są największe i najbardziej prymitywne, a powstały w wyniku obrobienia kamienia wielkości pięści rdzenia drugim podobnym kamieniem, tłuczkiem, odtłukiwano od rdzenia duże odłupki, tworząc po jednej stronie ostrą krawędź. Uzyskiwano w ten sposób narzędzia wszechstronne, którego można było użyć do różnych celów – rozdrabniania, miażdżenia i cięcia. Z czasem upowszechniły się rdzenie cieńsze i ostrzejsze, a zatem bardziej użyteczne. Dużo później bo w okresie obejmującym ostatnie 10 tysięcy lat epoki kamienia zaczęto stosować inne techniki obróbki, m.in. uderzenia punktowe, ścieranie, piłowanie i borowanie. Coraz bardziej wyspecjalizowane narzędzia umożliwiały pierwszym ludziom realizację wielu zadań wcześniej albo niemożliwych, albo bardzo trudnych do wykonania. Można było skórować i patroszyć zwierzęta, wytwarzać ubrania z ich skór, ale również znacznie łatwiejsze stały się polowanie oraz budowa schronień. Człowiek zaczął zmieniać otaczający go świat. Najlepsze materiały to obsydian, rodzaj naturalnego szkła, czert, krzemień i chalcedon, Floyd Largent, pisarz.